Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 22. Tym razem oczywiście zapraszam na serię Teraz Polska na mapie Dolina. Wsiadam tutaj do MTZ i ruszam do sklepu. Ruszam do sklepu dlatego, że po raz kolejny kupiłem tutaj Big Buggy, tym razem z pszenicą, będę oczywiście tą pszenicą karmił kury. Prowadziłem parę zmian na farmie i chciałbym oczywiście w troszeczkę późniejszym czasie te zmiany Wam pokazać. Najpierw chciałem się tutaj właśnie zająć tymi big bagami. Dzisiejszy tak naprawdę odcinek będzie troszkę taki porządkowy. No, bywają takie odcinki, gdzie trzeba pewne rzeczy tutaj zrobić, nakarmić zwierzęta, zrobić małe porządki, więc to oczywiście będzie tego rodzaju właśnie odcineczek. Dobrze, ja śmigam tutaj teraz do Maseja. Śmigam do Maseja, bo mam tutaj oczywiście podczepiony tur razem z ładowarką do Bell. I może chciałbym na początku pozdrowić Chrisa 3140 i Dunks. Bardzo oczywiście dziękuję panowie za to, że odwiedzacie kanał pana Shadow R, za wszystkie ciepłe słowa, za komentarze, za lajki. Bardzo wam oczywiście dziękuję. Również i wam chciałbym podziękować za wszystko, co zrobiliście dla kanału pana Shadow R. Mam nadzieję, że będę mógł wam dziękować powsze czasy. Będę oczywiście z tego bardzo zadowolony. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30. Codziennie oczywiście jest puszczany nowy odcinek. Odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie również ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie też o linku, który jest pod każdym filmikiem, który przekieruje was na oficjalną stronę, gdzie oczywiście można wspierać tutaj dzieciaki i oczywiście za tą pomoc serdecznie wam dziękuję. Dzisiaj oczywiście zbieramy tutaj dla Stasia i oczywiście za tą pomoc w swoim skromnym imieniu pana Shadow R wam dziękuję, jak i też w imieniu tutaj Stasia wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam oczywiście na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i również na mapę PW Conti. Dobrze, powolutku sobie tutaj, jak widzicie, ładujemy te big buggy z ziarnem. Ładuję je i zaczynam tak naprawdę to od kur, bo wprowadziłem troszkę tutaj zmian. W końcu postawiłem zagrodę dla owiec. Mam tutaj oczywiście zagrodę dla owiec. Również pojawiły się kolejne trzy kurniczki. Tak sobie też... w miarę udało się. Tak sobie właśnie pomyślałem, że tą końcówkę farmy, choć powiem wam szczerze, że się nieziemsko namęczyłem, tam jest dość duża różnica poziomów związanych właśnie z różnicą pomiędzy tutaj drogą asfaltową, początkiem farmy, a tak naprawdę końcówką. Trochę się pomęczyłem, ale powiem wam szczerze, że się oczywiście udało. Więc z pewnością będę musiał jeszcze kupić troszeczkę krów, będę musiał również kupić owce. Kury kupiłem bezpośrednio tutaj z kurnika, jest tylko jeszcze kwestia nakarmienia. Tak sobie pomyślałem, tutaj na początku farmy mam również kury i myślę sobie, że chyba, wydaje mi się, zrezygnuję z tej zagrody na poczet takiej tej drewnianych tych kurniczków, tych po 60 sztuk. Wydaje mi się, że jak kilka takich kurników znajdzie się na farmie i nawet powiem wam szczerze, one naprawdę fajnie wyglądają z tymi kurami, które biegają luzem,
Więc tak myślę sobie, żeby to wszystko zastąpić właśnie tego rodzaju kurnikami. Mam ich teraz na obecną chwilkę 6, czyli jakieś 360 kur, więc do każdego będę musiał pewnie podjechać z Big Bugiem i nakarmić je. Więc może teraz to zrobimy. Jeszcze oczywiście nie karmiłem Big Bugami. Zobaczymy, czy będę miał tutaj jakiś problem, czy uda mi się bez większego kłopotu to zrobić. Zaraz oczywiście się przekonamy. W ogóle właśnie taki dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki troszkę techniczny, taki porządkowy. Muszę niestety to zrobić. No i dojeżdżamy tutaj do pierwszego kurnika i zobaczymy, czy uda mi się oczywiście tutaj nakarmić te kury. O, jak widzicie, bez większego problemu śmignąłem sobie tutaj pszenicę do pierwszego kurnika. Teraz śmignę sobie pszenicę do... Oj, tutaj zaszalałem. Teraz zobaczymy. A i chyba wydaje mi się, że już chyba mają maksymalnie. I jedziemy oczywiście dalej. Po prawej stronie stoi ul. Postawiłem sobie ul. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się tutaj oczywiście pojawi się miód. Ale to oczywiście nie jedyny ul na farmie. Jeszcze postawiłem drugi ul. Mam nadzieję, że ten tak naprawdę pole, na którym gromadzi się tak naprawdę miód. Tu jest oczywiście kolejny ul. Postawiłem go za płotem. Tak sobie pomyślałem, że chyba będzie dobrze, jeżeli on się tutaj znajdzie i będzie w miarę blisko tutaj tej przestrzeni, gdzie się ten miód powinien magazynować. Dokładnie w tej. I się oczywiście niebawem przekonam, czy dobrze postawiłem, czy źle postawiłem. Czas oczywiście pokaże. Jedziemy oczywiście dalej i chciałbym Wam pokazać moją zagrodę przeznaczoną dla owiec. Tak mniej więcej ona wygląda. Tak właśnie wygląda zagroda dla owiec. Jak wiecie, ja doskonale kilkakrotnie też mówiłem o tym, że ja oczywiście lubię tutaj tak naprawdę dużo drzew i te drzewa oczywiście tutaj się znalazły. Dokładnie taka zagroda. Nie pasuje oczywiście ona do polskiego gospodarstwa, a pomyślałem sobie, i tak nikt nic mi nie podesłał, więc przy okazji postawię sobie taką właśnie zagrodę. Mam tutaj oczywiście kolejne trzy kurniczki. Ja oczywiście zaraz nakarmię tutaj te kury. Myślę, że będę musiał tutaj podjechać nisko podwoziem, bo jak widzicie pszenica śmignęła, aż się patrzy. Dobra. Ja oczywiście teraz przejdę sobie do ciągniczka. Tego, który stoi tutaj pod sklepem. MTS, jak widzicie, białoruska myśl techniczna, podobno produkowana w Polsce, tego nie wiem. Jak widzicie, mamy tu jeszcze oczywiście ziemniaki, te ziemniaki muszę zwieźć na farmę. No myślę, że trochę mi czasu zajmie, bo muszę najpierw tutaj zrobić małe porządki. No na pewno chciałbym kupić jeszcze tutaj z dwie krowy, wydaje mi się, że to byłoby dobrym pomysłem. Pytanie, czy po prostu mi starczy czasu. Jednak powiem Wam szczerze, że tak jak wcześniej zapowiadałem, nie będę tutaj nagrywał zbyt długich odcinków, a raptem takie delikatne pół godziny i kapkę więcej, więc muszę się niestety tutaj ze swoimi pracami jakoś tutaj czasowo zmieścić. No i jak widzicie, jest znacząca różnica poziomów, widać to oczywiście po polu, a postawionymi kurnikami. Dobrze. Śmigam oczywiście. Aj, zapomniałem o jednej rzeczy. Literka L, zwalniam oczywiście pasy i będziemy oczywiście teraz karmić kury. Tak myślę sobie, że chyba rzucę sobie tutaj tak naprawdę te Big Bugi później.
OK. I zobaczymy, ile się tutaj zmieści. Oczywiście do pierwszego kurniczka nie będę sypał ziaren, dlatego że poczekam, aż się to ziarno skończy. Z racji tego, że jestem człowiekiem, który no niestety liczy to wszystko tak, jak ma być. Więc tam oczywiście jest mnóstwo ziarna, więc poczekam sobie, jak ziarna już nie będzie. Sprzedam kury, sprzedam kurnik. I myślę, że tam też postawię sobie właśnie takie drewniane kurniczki. One mi się naprawdę bardzo podobają. Mieszczą po 60 tak naprawdę kur. Fajnie też wyglądają luzem biegające kury, więc no ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Albo sobie na przykład postawię te big bugi gdzieś tutaj. Czemu nie? Zobaczymy. Jest tutaj sporo miejsca. Pod każdym tutaj postawię jeden big bug, to akurat będę mógł sobie tutaj podjechać ewentualnie i te kury nakarmić. Jeszcze tak naprawdę będę musiał zajrzeć tutaj do szklarni. W szklarniach też sporo rzeczy się wyprodukowało. Tak, jeszcze kupiłem łyżkę sobie. Pomyślałem, że będę karmił to łyżką, a powiem wam szczerze, że chyba tymi big bugami jest dużo, dużo prościej, dużo, dużo łatwiej. Widzę, że chyba będę tutaj głównie się chyba tymi właśnie big bugami posługiwał. Nie są nawet, powiem wam szczerze, drogie. Kosztuje tutaj to, jak dobrze pamiętam, 3700. Więc chyba nie jest to jakaś straszna cena. Wydaje mi się, że chyba nie mam pszenicy, więc no muszę się oczywiście tutaj posilać właśnie big bugami. W sumie mógłbym też zrobić big bugi, bo znalazłem oczywiście, jest taka oczywiście urządzonko, do którego oczywiście wsypuje się oczywiście pszenicę i o, i tu będzie stał sobie mały big bug. Tu oczywiście będzie stał sobie kolejny. Oj, nie załapało. Muszę troszeczkę inaczej podjechać. Zobaczymy, czy uda się, czy się nie uda. No nie uda się. Jak tak, ładować było łatwo, ale teraz już wyładować jest troszkę gorzej. Zaraz zobaczymy. Może jakimś cudem uda się. O, to chwyciło. No, tutaj zostawię sobie pod każdym kurniczkiem po jednym big bugu. Wydaje mi się, że wtedy nie będzie oczywiście to nikomu przeszkadzać. Zobaczymy, czy uda mi się tego chwycić. No jest tutaj ogromna różnica poziomów. Tak to powiem wam wygląda. Oj, o, uda mi się? Nie uda się. Już było blisko. Gdzieś mi tutaj zjechało to wszystko. Spróbujmy. Nie, wiecie co? Ustawi się troszkę inaczej. I myślę, że wtedy nie będę miał tutaj większych problemów. Bo jak na razie... A i teraz będę mógł sobie tutaj spokojnie nawinąć.
I mamy, oczywiście mamy. No myślę, że tutaj to pole oczywiście jest moje, ale tu będę oczywiście budował inne rzeczy. Czekam, aż tak naprawdę tutaj to wszystko dojrzeje. Jak już dojrzeje, zbiorę, to zacznę tutaj oczywiście ten teren wyrównywać. Myślę, że troszeczkę czasu mi tutaj zleci, zanim ja to oczywiście zrobię. No i nie trzeba było się tak strasznie męczyć, bo jak widzicie, bez większego problemu podjechałem od tej strony. Ja oczywiście zostawię to sobie tutaj właśnie przy kolejnym kurniku. O, właśnie. Wydaje mi się, że robimy to troszkę bliżej tutaj tego drzewa, bo tutaj są chyba jakieś lampki. Mamy to. Dobrze. Ja oczywiście odstawię teraz właśnie to urządzenie do tak naprawdę do zabierania Big Bagów i ruszę sobie teraz po tak naprawdę po widły i będę tutaj śmigał z tymi paletami, będę je oczywiście odwoził. Mam tutaj sporo rzeczy przy tej mojej pierwszej szklarni, którą widzicie po prawej stronie. Tych rzeczy, których nikt nie chciał jeszcze kupić, wypróbuję sobie tutaj przy okazji magazyn, jak on tak naprawdę wygląda. Czy on przyjmuje, czy nie przyjmuje te gotowe surowce, zaraz się oczywiście przekonam. Jak widzicie, kupiłem również tutaj właśnie o, takie wielkie cudo, żeby oczywiście sypać tutaj zboże, ale doszedłem do wniosku, że chyba mi ono nie będzie potrzebne. Zostanę tutaj przy Big Bagach. Oczywiście śmignę tutaj do tego, do tej pozycji, żeby móc to oczywiście sprzedać, a tu zabieramy i teraz jeszcze będę musiał pewnie to zwężyć, zaraz zobaczymy, to będzie tak, o właśnie, dokładnie tyle zwężyłem, literka R sprzedaje i ruszamy na farmę. Właśnie tam w oddali widzicie kombajn, razem tutaj z stojącym ciągnikiem. Na nim są oczywiście ziemniaczki i oczywiście czeka to na rozładunek. Może to jeszcze dzisiaj mi się uda zrobić. Dobrze. I śmigamy sobie tutaj do szklarni i będziemy zabierać gotowe rzeczy. No, parę mi się tutaj pojawiło. Tak myślę, czy mi się uda to postawić jedno na drugim. Żeby tu, wiecie, nie jeździć to zbyt często. Chyba mi się to nie pogniecie, nie? Jak myślicie? Dobra. Taka trochę, wiecie, ekwilibrystyka. A zaoszczędzę sobie troszkę czasu. O, jest. Zobaczymy, czy tak jeszcze muszę. Tak. O, udało się podjechać. I czy ryzykować, czy nie ryzykować? No, jak myślicie? No, powiem wam. No właśnie. Dobra. No i widzicie, jak się kończy ryzyko. Zamiast szybciej będzie później. Ale tak bywa. Nikt nie chce kupić. To
to sprawdzę, jak wygląda kwestia magazynu. Chciałem się popisać, no i się popisałem. Wyszło tak jak zawsze. Dobrze. Oczywiście sprawdzimy, jak to działa. I powiem wam, że ładnie działa, bo wszystko oczywiście jest tutaj do magazynu rzucane. Ruszamy tutaj po chyba arbuzy, tak mi się wydaje. O, jak widzicie, pojawił się miód. Tutaj jest troszkę nierówność. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj podjechać pod tą paletkę. No, daliśmy radę. Ruszamy tutaj oczywiście z arbuzami. Polskie gospodarstwo, mamy oczywiście arbuzy. O, znikło. I śmigamy oczywiście tutaj po popisowe palety. Chyba uda mi się tutaj tędy przejechać bez większego problemu. Troszkę sobie pojeżdżę po... O! Tak się właśnie popisałem. Ale powiem wam szczerze, że inaczej się ładuje tutaj wózkiem widłowym, a inaczej... No i tu będę miał pewnie problemy, bo teraz będę musiał tutaj się zająć tymi przewróconymi. Nie wiem, czy mi się oczywiście to uda. Oj, oj, oj. I ruszamy do magazynu i tak się zastanawiam, jak ja chwycę tutaj te dwie palety, które mi się przewróciły. No, mam nadzieję, że mi się uda. Ale miód się pojawia i tak właśnie zastanawiam się. Wiecie co, zastanawiam się nad tym, czy mi sięga tamten ul. Nie wiem, z którego ula tu się to wszystko zgarnia. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj większego problemu. Ale przynajmniej sobie pojeździmy po gospodarstwie. Zobaczycie, jak ono wygląda i tak myślę sobie, czy nie wjechać od tej strony. O, dokładnie. Może mi się oczywiście uda zgarnąć tą paletkę. To nie można tu wjechać? O, proszę. Muszę tutaj troszkę bliżej. No patrzcie, tu jest jakaś, widzę, blokada. Ciekawe. O, pierwsza paletka stoi, tak jak ma stać. Ale jestem niezły. No tylko na chwilę.
Oj, już myślałem, że zrobię to tak, jak powinienem zrobić, a tu okazuje się, że jednak na jedne widły złapało, na drugie nie. Ciekawe. Ja oczywiście, a mam jeszcze pewnie jajka, więc jajka też będę mógł sobie tutaj przywieźć, bo jak na razie widzę, że magazyn sobie tutaj fajnie radzi, więc właśnie myślę, czy nie śmignąć tutaj właśnie wózkiem widłowym, czy nie kupić tego wózka. Może to byłby trochę lepszy pomysł. Dobra. I śmigamy jeszcze po tą jedną paletkę i chyba zabiorę z tego dużego kurnika jajka, bo wydaje mi się, że tam są oczywiście jajeczka, więc są do zabrania i ja myślę, że jeszcze tutaj śmignę sobie i przywiozę te ziemniaczki. Więc jeszcze parę rzeczy jest tutaj do zrobienia. Zobaczymy, czy tutaj się uda podjechać. O. Mamy to. I jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę, to zapraszam. Truskawki jeszcze są na sprzedaż. I ładnie oczywiście w magazynie znikają. Dobrze. Ja oczywiście muszę chyba tutaj, chyba śmignąć, wsiąść do pojazdu. Chyba jest rozładowany. Dobrze. To oczywiście ruszam tutaj Ursusikiem. Jadę zawieźć te ziemniaki. I tak widzicie, dzisiejszy odcinek właśnie spędzimy tutaj na właśnie takiego rodzaju pracach. Jeszcze przydałoby się kupić jeszcze z dwie krowy, tak mi się wydaje. No, jest trochę brudny ten mój Ursus, no ale nie ma co się dziwić. Sporo czasu tutaj spędził na polu, głównie był tutaj zajęty zwożeniem ziemniaków, no to siłą rzeczy ma prawo być brudny, może go ja oczywiście tutaj trochę opłuczę. Dobrze, ziemniaki możemy oczywiście rozładować. Patrzę sobie, gdzie możemy to odstawić. Wydaje mi się, że zrobimy to na początku. Tutaj wjedziemy sobie. Dajcie oczywiście znać, jak wam się oczywiście farma podoba. Mam nadzieję, że owszem bardzo. I co? Jeszcze raz chciałbym oczywiście podziękować. Podziękować Chris3140 i Danks. Bardzo oczywiście dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla mojego kanału. Bardzo, bardzo dziękuję za komentarze, za lajki. Wielkie dzięki. Oczywiście zapraszam tutaj do odwiedzenia kanału obydwóch panów. I oczywiście jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie też o linku, który jest pod każdym filmikiem, który przekieruje was na oficjalną stronę, gdzie można oczywiście udzielić pomocy. Tym razem tutaj wspieramy Stasia i mam nadzieję, że uda się tutaj zebrać oczekiwaną kwotę. Już tak naprawdę niewiele zostało i za każdą pomoc, jaką udzielicie, bardzo, bardzo wam dziękuję. I jeszcze sobie tutaj spojrzę.
Tutaj mamy, aha, mamy tutaj i jeszcze pewnie mamy tutaj ciągniczek. Tylko gdzie kolega? No powiem wam, że zaczyna się już tutaj, a to zrobimy w ten sposób, robić wąsko. I ruszę sobie po przyczepkę. Odstawimy to nisko podwozie. Dobra, i śmigniemy sobie teraz tutaj po tą przyczepkę do zwierząt. Może uda mi się dzisiaj jeszcze kupić owce, tak sobie pomyślałem. Że powalczymy sobie troszkę z tymi owcami. I jedziemy oczywiście do handlarza. Tutaj na początku mam dość sporo nierówności. Tak wiecie co, próbuję z tym powalczyć, ale tak nie do końca mi to wychodzi. Zobaczymy. Może mi się uda znaleźć tutaj coś, co spowoduje, że znikną mi, albo uda mi się to jakoś wyrównać, bo jak na obecną chwilkę, to powiem wam, że ciężko to oczywiście wygląda. I jedziemy sobie teraz tutaj po chyba najpierw krowy. Kupimy oczywiście krowy, kupujemy oczywiście holsztyny, wybieramy, możemy tylko dwie sztuki. Ok, kupiliśmy dwie sztuki. Nic nie jedzie. I śmigamy sobie teraz w tą stronę. Tu oczywiście obora jest tutaj. Jeszcze będę musiał tutaj to wszystko pootwierać. Okej. I jak widzicie, tutaj obornik się ładnie mi zbiera. No co jest przyczepka? Dobrze. Wybieramy, przenosimy do hodowli i kolejne tutaj, jak widzicie, mućki są na gospodarstwie. I jeszcze oczywiście ruszymy teraz jeszcze powietrzki. Zamykamy. I już tutaj dojeżdżamy. Na szczęście powiem wam, że ta mapa nie jest taka strasznie duża, więc łatwo tutaj pewne rzeczy robić. No, tych owiec trochę mamy. No i co? Chyba wybiorę te najstarsze owce. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł. Wybieram, ile mogę tutaj tych owiec jednocześnie zabrać. 4 sztuki, więc kupuję. Najpierw zaczniemy tutaj sobie od właśnie tych jasnych. 4 sztuki są. Jadę oczywiście tutaj do zagrody. Niech się te owce oczywiście tutaj pojawią. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Możemy oczywiście śmigać. Jeszcze później zostanie mi oczywiście kombajn do odstawienia i przywiezienie jajek.
Ja zostawię sobie to oczywiście na następny odcineczek. I jak widzicie, miód się fajnie pojawił. Kury sobie tutaj szaleją. Uda się, czy się nie uda? Chyba się uda. Jako tako. Literka R. Wybierz, przenieś do hodowli. Mamy 4 owieczki. A ja sobie teraz śmignę i sprawdzę, jak to oczywiście wygląda. Można od tej strony. O! Bardzo proszę, czy przejdę? Powinienem. I mamy oczywiście 4 owieczki na swoim gospodarstwie. Oczywiście bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki pana Shadow R na serii Teraz Polska i na pozostałe serie. I co? Trzymajcie się ciepło. A przede wszystkim życzę dużo zdrówka. Pozdrawiam Was, Shadow R. Cześć!